Witam Państwa serdecznie. Gabriel Maciejewski, Koryllus, z targów wydawców, z targów książki historycznej pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. Muszę być w masce, bo wszyscy tutaj są bardzo serio i mimo pertraktacji, które tu Michał prowadził z panami ochroniarzami, nie udało się przekonać ich, żebym wystąpił bez maski. Więc może się pokażę chociaż na chwilę, jak wyglądam. To nie jest przyjemny widok. Ja wiem, ale żeby sobie wszyscy przypomnieli. Panowie ochroniarze krążą w tej z powrotem. Organizator jest cały wystraszony, że impreza zostanie zwinięta. Wczorajsze tutaj występy nie pomogły tym targom wcale, więc moim zdaniem szkoda gadać. Robimy co możemy. Proszę Państwa, ponieważ dawno nie mówiłem o książkach, są targi, trudno, żeby jakieś ogólne refleksje rozsnuwać. Chciałem, żeby Państwo zerknęli na drugi tom Kredytu i Wojny, który się wydrukował, jest już od paru miesięcy w sprzedaży. Wszyscy wiedzą, o czym jest ta książka. O herezji katarskiej, czyli najważniejszym takim wydarzeniu, najważniejszym zjawisku, jakie się pojawiło w średniowiecznej Europie. Ja widzę, co się dzieje za Michałem, a Państwo nie widzą, dlatego poprawiam maskę. Ale ona ciągle spada. O herezji katarskiej, najważniejszym zjawisku i bardzo trwałym, które istniało w średniowiecznej Europie od końca XI wieku do późna. Nikt dokładnie nie wie, do którego momentu. Teraz wszyscy się upierają, że herezja została zlikwidowana poprzez przyłączenie hrabstwa Tuluzy i sąsiadujących wicehrabstw do korony kapetyngów. To nieprawda. Herezja istniała dalej w najlepsze, a dowodem na to jest Wilhelm de Nogaré, kanclerz królestwa, który zniszczył templariuszy i kazał ich w imieniu króla spalić na stosie. Proszę Państwa, na okładce templariusz, z tyłu sławny aktor Jean Marais, którego wielu pamięta, o którym też swego czasu pisaliśmy i dziwnych kontekstach związanych z okupacją Francji i rolą tego pana w czasie tej okupacji. Proszę Państwa, miałem wielki kłopot z tą książką, dlatego że nie wiedziałem, jak się do tego drugiego tomu zabrać. Nie miałem pojęcia, co z tym zrobić, jak to ugryźć, bo ten pierwszy tom rozwinął całą masę wątków i w zasadzie należałoby kontynuować któryś z nich, ale myślę, że prowadzi mnie ręka. Kupiłem sobie taką książkę pod tytułem Życie codzienne w czasach trubadurów, tłumaczoną zresztą przez żonę mojego kolegi, dziś już świętej pamięci, tę żonę, kolega żyje, całe szczęście. I tam przeczytałem absolutnie wstrząsającą informację z mojego punktu widzenia. Oczywiście na innych ta informacja nie robi żadnego wrażenia, albo wręcz jest niezauważalna. Natomiast dla mnie był to szok. Otóż okazało się, że w trójkącie, który tworzą miasta Carcassonne, Toulouse i Albi, istniały w średniowieczu największe uprawy urzetu barwierskiego, czyli rośliny, z której pozyskiwano błękitny barwnik. No jeżeli zestawimy to z informacją, że tak naprawdę heraldyka francuska wzbogaciła się o błękit, który był nieobecny w zasadzie wśród barw używanych w Europie wszędzie, w barwieniu tkanin, w sztuce, wzbogaciła się o ten błękit heraldyka francuska dopiero za panowania Filipa Augusta, słabo jeszcze, a tak naprawdę na dobre za Ludwika Świętego, no to staje się jasne, że prawdopodobnie, to jest hipoteza, stało się to po przyłączeniu hrabstwa Tuluzy i tychże upraw urzetu do korony francuskiej. To jeżeli uprawy najważniejszej rośliny barwierskiej, która rośnie w Europie, zaraz powiem o drugiej, znajdują się w trójkącie składającym się ze stolic trzech heretyckich biskupstw, to ja nie wiem, co tu jest do dodania. Oczywiście historia jest tego rodzaju, że różni badacze twierdzą, że tak naprawdę w średniowieczu tych upraw tam nie było i one się tam pojawiły później, dopiero w XVI wieku.
No to jest niemożliwe, no bo mamy błękity, które się nie wzięły znikąd. Proszę Państwa, jeżeli czegoś się nie barwiło urzetem, to trzeba było to barwić indygo. Indygo było sprowadzane z Indii i cały handel indygo był zmonopolizowany przez kupców żydowskich i arabskich. No więc albo ktoś miał swój barwnik, tak? Albo go kupował. Indygo było drogie i tak jak mówię, był na to monopol. I nie było żadnego powodu, żeby indygo trafiło do heraldyki królewskiej, heraldyki królestwa, by stało się podstawową barwą, z jaką się kojarzyło koronę francuską przez całe stulecia. No bo niby dlaczego, tak? No i to mnie natchnęło, wręcz no, pofrunąłem, co tu gadać. Poleciłem, poprosiłem, zrobiłem wszystko, żeby zdobyć maksymalnie dużo informacji o urzecie barwierskim. Do tego stopnia, że poprosiłem o pana Andrzeja, który tłumaczy nam różne rzeczy z niemieckiego, o przetłumaczenie takiej broszury napisanej w Heidelbergu, gdzieś tam przed I wojną światową, przez Fritza Reuterbacha, o walce urzetu z indygiem na terenie Niemiec. Ponieważ urzet to nie tylko Francja, ale także Niemcy w późniejszych czasach, głównie Turyngia, ale także Śląsk, proszę Państwa. I z różnych zapomnianych całkowicie periodyków dotyczących historii gospodarczej, które były wydawane w Polsce w latach 50. i 60., dowiedzieć się możemy, że były dwa miasta, które na Śląsku trzęsły całym handlem urzetowym. To był gigantycznym przemysłem, gigantycznym. W Niemczech urzet nazywany jest, to jest Weid. Weid i pieniądz to było w pewnym momencie określenie wymienne, albo forsa po prostu, tak, na tej zasadzie. Kasa, Weid, szmalec, prawda, to synonimy. No więc w Polsce, znaczy w Polsce dzisiejszej, na terenie cesarstwa, na Śląsku, dwa miasta, które wzbogaciły, właśnie wyrosły na tym i trzymały monopol handlem urzetowym na dalej na wschód. Świdnica i Zgorzelec. Świdnica i Zgorzelec. Proszę Państwa, jak zwykle w takich razach było, bywa, nic po tym nie zostało. Tak jak po wielkim żywopłocie indyjskim, który zniknął, dzielącym subkontynent na strefy, gdzie sól była tania i droga, tak samo po handlu urzetowym, który był gigantycznym sektorem gospodarki, konkurującym z eksportem, z importem indygo z Indii, nie zostało absolutnie nic. Odszukiwanie tych śladów to jest wielka przygoda, do której ja Państwa zachęcam. Wiem, że wiele osób zmęczy to gadanie i nie przekonają się do tego, ale ja będę to powtarzał uporczywie. To jest pierwsza moja pogadanka na temat drugiego tomu Kredytu i Wojny. Będą inne, ale powiedziałem o inspiracji. Urzet barwierski, Weid i konkurencja z Indygo. Mam nadzieję, że uda mi się w przyszłym roku wydać książkę, tą książeczkę Fritza Reuterbacha o walce urzetu z Indygiem. To będzie ciekawe. Nakład pewnie będzie nieduży. Postaram się też inne rzeczy jeszcze przypomnieć. Jeszcze w tekstylnym nawigatorze jest sporo rzeczy na temat tej produkcji i tego segmentu rynku, które nie znalazły się w książce, no bo książka ma zupełnie szerszy zamach. Nie zapominajmy, że jest to książka o herezji i o tym, co się działo w hrabstwie Tuluzy na początku XIII wieku. To na razie tyle, proszę Państwa. Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę.